Za dużo kofeiny. To jest za mało kofeiny. To też jest, napić. Są wersje w zależności. Są dwie wersje hita. Tak jak hitu. Tak jak czasami artyści wydają, wiesz. Monet na przykład, wiesz. Niebo było różowe. I potem robi obraz, niebo było nieróżowe. I to tak samo ja teraz zrobiłem. Dwie wersje na tej samej melodii. Zrobiłem tę samą piosenkę, że po prostu... A czym się one różniły, te piosenki? Zawartością kofeiny w organizmie, czyli... Pokaż jeszcze raz. W jednej piosence jest tej kofeiny za dużo. I to zaśpiewaj na piosenkę? Za dużo kofeiny, okay. Za dużo kofeiny. I widzisz, na początku, jak zaczynam, na początku jest taki fragment, gdzie ja mówię za dużo... A. I kofeina jest jakby potem już to samo. A, czyli się różni tylko jakby pierwsze słowo. Właśnie... Zobaczmy, bo w drugiej wersji jest za i to niby to samo. A, czyli to jednak jest to samo. Jest jednak ta piosenka. Ale drugie słowo się różni. Bo masz za mało, za dużo, za mało. A, za mało i za dużo. A się to mogę zrobić wolniej. No pokaż. Za mało. To jest ta druga wersja. Mhm. Teraz pierwsza. Makita, kurwa. Ej, zrobiliśmy tą piątkę chyba w dobrym tempie nawet. Nie, nie zdążyłem, ale za późno. Ale to nie, właśnie dlaczego w dobrym tempie? Bo ja ci powiem dlaczego... Zaś ci ten telefon wyłącz, amen. W dobrym tempie zrobiliśmy tą czołówkę, dlatego że my tam, jak jest to takie klaśnięcie, to normalnie jest jeszcze w czołówce... Widać nas i wchodzi napis, więc my jesteśmy widoczni później, rozumiesz to? Tak. Dobrze. Kurczę. Around the world. To jest piosenka, która mi się najczęściej wkręca w życiu chyba, więc teraz mi się wkręci. No. A nie za dużo kofeiny, za mało kofeiny. Dobry wieczór, kochani, w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek dotyczy niesamowitego tematu, który jak zwykle dostarczył wam mój wspaniały współprowadzący i przyjaciel też prywatnie. Jeszcze raz. Oczywiście. Radosław Kotarski. Dzień dobry państwu. Co to jest za temat? Odpowiem. Temat jest taki, że... A powiem już teraz o nim na serio, bo trzeba zacząć już ten program... A nie. Za mało ostatnio było w komentarzach napisane, że patrzę w kamerę, będę teraz z państwem rozmawiał. Właściwie nie z państwem, tylko z tobą, która zechciałaś... To jest właśnie w polskiej mowie trudne. Ja zawsze jak pisałem książkę, bo chciałem ją pisać, poradnikowe książki jednak bezosobowo, jeśli chodzi... Bo ja nie lubię takiej maniery, że się pisze do mężczyzny, że tam, jeśli wziąłeś sobie dzisiaj majtki, założyłeś na głowę, bez sensu, co to jest za poradnik. Ja piszę zawsze, jeśli udało ci się wziąć majtki i założyć je na głowę, to wtedy fajne. Piszę też tak w taki sposób. W ogóle wspaniale, że się przesiadłeś znowu, chodź. Przesiadłaś. Wspaniale, że siedzisz z nami tutaj. O, znowu. Wspaniale, że dzisiaj siedzisz tutaj z nami tutaj znowu. To jest właśnie super. Siedzimy w trzech, trójkę, troje. Siedzi tu nasz Sasza Trójka. Trzeci nasza Trójka, trzy osoby siedzą. Tak. Spośród każda z nich ma jakąś swoją płeć, ma swoje marzenia, oczekiwania i problemy. Dobra, siedzi trzech ludzi. Tu, proszę. Jesteśmy jak taki samolot, który od 8 godzin próbuje wystartować, ale cały czas jest na płycie. Tak. I cały czas już jest tak... Nie. Wracają. Jednak. Dobra, to będą szybkie cięcia. To tak. Jest szybka akcja. Szybka. Tęt do pulsu. Tęt do pulsu, tak. To jest program na żywo. To jest program też na żywo, z małymi cięciami tylko. I siedzi trzech osób. Snip, snap. I właśnie te osoby siedzą we wspólnym gronie i ja czytając inne osoby w komentarzach, albo widząc je, widziałem na przykład, że w waszych podsumowaniach tegorocznych Spotify Wrapped były... Wrapped. Rzeczy, które my polecaliśmy w różnych miejscach. I doszliśmy do wniosku tutaj z redaktorem, jak sobie tutaj już siedzimy w trzy osoby, to możemy o tym powiedzieć, że czasami to jest fajnie podzielić się tym, cośmy w danym roku usłyszeli, cośmy zrobili. W związku z tym chcielibyśmy w ramach naszej co tegorocznej tradycji, corocznej tradycji,
nie możemy zaczynać odcinków tak rano nagrywać, bo to nie ma sensu w ogóle żadnego. Tak. W ramach corocznej tradycji, która ma miejsce co roku, ale co ciekawe, w tym roku jest to po raz pierwszy tradycja, będziemy mieli odcinki, mamy odcinki, regularne odcinki, no bo jak już to ktoś ogląda w 2036 roku i wraca do tego odcinka i mówi, kurczę, to jest ten odcinek właśnie. Uwielbiam to spojrzenie w przyszłość, w przeszłość, z przyszłości. Musimy o tym myśleć, bo ja też sobie zdałem sprawę z tego, że niektóre odcinki Polimatów, słuchaj, mają 10 lat. Jak ja bym nagrywał wtedy to odcinki, to jeszcze raz. I bym powiedział, witam tych ludzi z 10 lat przód. Przecież wy to raz oglądacie, ja to nagrywam 10 lat wcześniej. Mam dalej masę majonezu na głowie. Ale od tego czasu umyłem te włosy już spokojnie. Więc coroczna tradycja mówi to. Bierzemy listę rzeczy, które były naszymi top albo odkryciami, albo ulubionymi rzeczami w 2000, w tym roku akurat jest rok 2022, więc robimy to za rok, który? Ten. No ten, czyli który to jest rok? 10. 10 powiedziałem, że lat mają 9. Polimaty. Jak właśnie uważasz, tak jest? Potem ten. Ten. Najlepsze rok. Rok pod kątem różnych z perspektywy różnych kategorii opowiemy wam, co najlepszego. Nie, wam tylko Cibo. Cibo. Siedzisz w trójkę w trzech. Dobrze, ta trzecia osoba, która z nami siedzi tu, wie, że akurat ich jest więcej. Jak mam bronić? No właśnie, jak masz bronić? To jest właśnie pytanie. Ile lat już zadajesz sobie to pytanie? I jaka jest odpowiedź na to pytanie po tych latach? Miałeś tyle lat, żeby przemyśleć, jak bronić? A ja kiedyś odpisałem na Twitterze. I jak? Nie pamiętam, ale coś tam, że do ostatniej kropli krwi. No, ładnie napisałeś. Do końca bronić, chyba napisałem. Do końca. Pretensjonalnie napisałem. Napisałem tak. Do końca bronić. Takim tonem napisałeś? Tak. Wow. No dobrze. Mamy różne kategorie i teraz uwaga. Zabawa polega one na one będą tym. Się zmieniały pewnie z roku na rok, bo będziemy rozszerzać moim zdaniem rodzinę tych kategorii. A może nie. A może nie. A może pozostaną coroczną tradycją. Zobaczymy. Może będzie jak Viva Najpiękniejsi. Stałe kategorie. Stałe kategorie. Po prostu ktoś jest ładny. Dobra. Czyli nazwijmy to na razie. I została fajne. Napisana teraz. Napisałeś ją w montażu tu. O, co to zwłaszcza się państwu ze Spotify'a najbardziej podoba ta nazwa. Ale tam jest wideo już. A, teraz już jest wideo, to prawda. Brawo! Ale witamy na naszej gali. I mamy różne kategorie i dlatego mamy telefony wyłączone na amen, żeby je z tych kategorii... Robimy, ty rzucasz kategorię i oboje mówimy, chyba tak. W tym samym czasie? No nie, no nie w tym samym czasie. Po prostu... Mówisz kategorię i wręczamy dobrze. Nagrody w tej kategorii. Będą kategorie, tak. I właśnie, po to co robimy, bo ja zacząłem mówić. No siedzimy tutaj razem, trzy osoby i potem wiele osób właśnie korzysta z tych rzeczy i na przykład sobie je odnajduje i ja chciałbym, żeby to działało dwustronnie, więc ja zrobię tak zwaną templatkę, już tak po polsku mówiąc. Wow, super. I wkleję w opisie tego odcinka. Każdy może ją wykleić sobie z tego odcinka, wkleić w komentarz i wpisać swoje rzeczy. Ja bardzo chętnie poczytam, co państwo, co ty, trzecia osobo, napiszesz. Co napiszesz? Co napiszesz? I żebyśmy też mogli czerpać z waszych ulubionych rzeczy w tym roku. No to cudownie. Mój top 2022, propozycje kategorii. Tak napisałem wiadomość do ciebie. I pierwszą z tych kategorii, uwaga. Werble. Film. Uuu. Kategoria film. Film roku, czyli jaki film zrobił w tym roku na mnie największe wrażenie, co oznacza, drogi Gdoga, że jak wpisujesz to w komentarzu, to nie musi być film z tego roku, ale na przykład doświadczony w tym roku. To jest najciekawsze. To chciałem właśnie, ja z takiego założenia wyszedłem, że to nie musi być film, który wyszedł w tym roku, powinien to być film w ramach naszej gali, jednak jakieś tam zasady muszą być, naprawdę. O, to jest profesjonalna gala. Chodzi o to, że w tym roku zobaczyliśmy jakiś film, zrobił na nas ogromne wrażenie. Redatore, proszę bardzo, powinien mieć jakiś tutaj jingle tak, na to specjalne. Bam, 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 bdum. Jeśli chodzi o filmy, to zorientowałem się, robiąc tę listę, że w tym roku bez kitu widziałem chyba dwa filmy. Ja też. Wow, że ten rok był tak bardzo serialowy, tak bardzo... Pokazuje to duch czasów, tak, zeitgeist. Że jak ja miałem do wyboru oglądanie filmu, czy po prostu... Zeitgeist to jest duch czasów?
dosłownie po niemiecku tak. Wow. Czy to zdaniem właśnie w niemieckiej filozofii niektórych przedstawicieli, no to właśnie ma wpływ na ciebie ten Zeitgeist, który aktualnie jest. Fajne. Kształtuje tę jednostkę po części, jako czynnik środowiskowy. To mnie bardzo zaskoczyło, że faktycznie te czasy coraz bardziej zmieniają się na no nie na filmy, tylko na te seriale, na te dłuższe powieści. Ten... Ciekawe, bo w teorii nam angażują nas na dłużej, ale tak. Dzięki temu, że możemy poporcjować trochę nasza uwaga lepiej, ale rzeczywiście te filmy, a zobacz, że kiedyś było odwrotnie. Bardzo. Ten serial był takim ubogim, miałem jeden serial, tak, jeden serial w roku i generalnie milion filmów. Teraz mam tak, że tych filmów się stało mniej. Ten rok może też był wyjątkowy, bo chyba aż tak wiele takich premier, takich filmów. No wszyscy pamiętamy, jak wyszedł, tak mi się wydaje, Parasite na przykład. Nie? No tak. Bardzo duże wydarzenie w kinematografii, no bo koreański film, który przedziera się po prostu do mainstreamu i robi tutaj pożogę po prostu i mówi, ej, w ogóle tak się robi filmy i mówisz, wow, jak to jest zrobione, jaki to jest klimat ten. A to nie było dawno temu, nie? Ja obejrzałem w tamtym roku Parasite, więc na tej mojej corocznej liście w tamtym roku, gdyby była gala, ale nie była, bo była odwołana. Była, tylko była nieoficjalna. A, była nieoficjalna, no to prawda. Niepubliczna. Jasne. Tylko w naszych serduszkach, we wnętrzach. Więc akurat ta kategoria jest taka dla mnie trudniejsza. No w innych jestem lepszy dzisiaj. Dobra, to jest pierwsza gala inauguracyjna. Jeszcze raz, oczywiście. Gratuluję. Dzięki kochany. Natomiast zaczyna mnie ten żart bardzo bawić. Dobrze, Dawid. Powiedzmy, że nie ma w twojej kategorii zwycięzcy. To też jest jakiś Zeitgeist. On też coś pokazuje. Po prostu czułem, że to jest nie fair, żebym wybierał zwycięzcę, jeżeli w ogóle w konkursie brał udział dwóch zawodników. No, nie jestem... Oczywiście, za 20 lat, jak będziesz o tym mówił, to będziesz oglądał ten odcinek, pomyślisz, że okej, w 2022 roku obejrzałem tylko dwa filmy, to też jest jakiś zapis czasów. Będziesz mógł dzięki temu, to jest coroczna gala. Pewnie więcej, no ale... Dobra. No dobrze, to ja szybko powiem o tym, że moim zdecydowanie filmem numerem jednym, chociaż wahałem się właśnie między na Zachodzie bez zmian, który jest fenomenalnym filmem, ale jednak Najgorszy człowiek na świecie wygrał to. I to jest właśnie taki film o tyle ciekawy, że on został mi polecony wiele razy, łącznie z tym, że jakoś tak się nie schodziło. Natasza go sama obejrzała i powiedziała, Jezu, jaki ten film jest dobry. Chciałem, kurczę, teraz sama obejrzałaś ten film, to teraz ja już go nie obejrzę. A ona powiedziała, okej, to mogę z tobą obejrzeć drugi raz, bo to jest tak dobry film. Myślę, wow. Dla mnie to jest nie do przyjęcia, że ktoś ogląda w mojej obecności drugi raz film tylko po to, żebym ja go zobaczył, bo myślałem, to jest za duże poświęcenie. Ja nie chcę twojego poświęcenia aż takiego, ze względu na to, że wiem, że sam nie chciałbym oglądać filmów dwa razy. No co ty? Totalnie mógłbym obejrzeć ten film drugi raz. Ciekawe. Ja na przykład czerpię wręcz... seksualną przyjemność. Nie, wręcz taką niepokojącą przyjemność, ale nie seksualną. Rozumiem. To daleko od tego. Z oglądania filmu, który już widziałem z kimś, kto tego filmu nie widział, a który ja uważam za dobry film. Ale z drugiej strony tak się teraz trochę przestraszyłem tego, czy on nie jest overhyped trochę. Na takiej zasadzie, że bardzo często jak powiemy komuś coś takiego, to ktoś powie, ej, to jest obyczajowa historia. Bo tak. W dużej mierze jest, ale... Ale ja też usłyszałem o tym filmie na dużym hypie i mimo wszystko bardzo mi się podobało. Ja dostałem bardzo duży hype. Z paru stron został mi ten film polecony, ale włączając go na chłodno podszedłem. Na zasadzie nie tak, że no zobaczmy, czy mi się spodoba. Czy spełnisz moje oczekiwania, dorównasz moim oczekiwaniom. Zobaczymy, czy ty jesteś naprawdę takim dobrym filmem. No, zobaczymy. Czy będzie dobrym dla Dawida. Zobaczymy, czy dla Dawida to będzie dobry film. No. Gdzie jest moje wino? Boże, pożygam się półsłodki. Oh my god, uwielbiam Dawida zaczynającego oglądania filmu. Bardzo mi się podobała ta postać. No zobaczymy. Fajny głos. Bardzo, bardzo. Tym bardziej, że pierwszy raz spędzi wąs. Od tej roli, którą teraz miałeś? Niesamowite. Zobaczymy. No zobaczymy, czy to dla Dawida jest dobre. Tak jak dla ciebie jest dobre, no. Zresztą jedną z osób, która polecała ten film, będzie nasz gość podcastowy w tym sezonie. Zdradziłem. Czyli mieliśmy powiedzieć w kodzie, że to jest Panessa. Panessa Kaleksander? O, właśnie. Nie zdradzaj jeszcze. Zobaczymy, czy mi się podoba ten film. Zmieniłem głos. Dobra, nieważne. Jak będzie tutaj właśnie... 10 minut Panessa. Na jedną kategorię, mamy 12 kategorii. Oczywiście, że tak. Już wracamy. Jak będzie Panessa, to musimy ją wprowadzić z torbą na głowie, żeby żeby nikt nie wiedział, że to ona. I dopiero ją odkryjemy w pewnym momencie. W 16 minucie. Tak jest.
I bo ona będzie mówiła też zmienionym głosem. Tak, mój pan. Jest, a dobra, to nic. Idziemy dalej? Serial. Skoro ten serial to było coś takiego, to teraz zobaczmy, co redaktor Podsiadło spośród tej całej gamy seriali w tym roku wybrał. Pozwoliłem sobie wybrać, podzielić te kategorie na dwie mniejsze. Serial. Ale powiedz mi, w kategorii jest serial dwie mniejsze i jest jedna mniejsza, drugi większy serial? Serial jest... i serial animowany, tak sobie pozwoliłem. No podzielić. Dobrze. Bo oba, To ja też chętnie. Oba zasługują na ogromne wyróżnienie i coś wybitnego się wydarzyło w serialach. Tych seriali faktycznie było multum dobrych w tym roku. Ależ środko, powiedz nam już, a nie, środka to losuje. Obejrzałem, jeśli chodzi o prawdziwy serial, i jest to nie tylko tegoroczny zachwyt, to jest po prostu zachwyt ponad wszystko. A to dlaczego w tym roku zwycięzca tej kategorii został wybrany, opowiedz? Bo w tym roku go oglądałem i w tym roku wyszedł. Rozumiem. Ale chodzi mi o to, że po prostu... Czyli to jest tegoroczny. Tegoroczny, ale chodzi mi o to, że w przyszłym roku to nadal może być najlepszy serial, jaki widziałem. Rozumiem. W tym sensie. A, jasne. Proszę bardzo. Nazywa się Severance. Rozdzielenie. Rozdzielenie. Opowiedz troszeczkę państwu, jaki jest premis tego serialu, żebyśmy tak po polsku już mówili. Właśnie. Opowiem nic na temat tego serialu, ponieważ dokładnie w ten sposób został mi polecony. Polecił mi go znany hip-hopowy artysta z Polski. Peja? Proszę? Peja? Nie mogę zdradzić. Mhm. Czyli i Peja. Powiedział mi mordo, ciemno, już zgasły wszystkie światła, a ty sobie odpal mordo Severance, ale nie czytaj nic o tym, po prostu włącz i wejdź w ten świat tak, jak reżyser sobie to zaplanował. I tak to polecasz zrobić? To tak. Bardzo szanuję coś takiego, ogromnie szanuję, dlatego że ja nie znoszę, kiedy mi ktoś powie coś na temat serialu. Ej, wiesz co, tam jest serial, na Zachodzie bez zmian jest film o... I to jest film o froncie i on na końcu... A, nie powiem ci, co się stanie. Masakra. To jest mój ulubiony... Chyba się już nie kolegujemy wtedy z tym panem. No tak. Powiedzieć mu, że poszedł? On był czwartym przy tym stole i już tu nie siedzi. Zostaliśmy tylko w trzech. No troje. Jest nas troje. Trójka zostały. Tak, trójka osoby zostały. Trzy osoby zostały przy stole. A były cztery, ale ten poleciał. Severance, absolutnie wybitne kino, jeśli chodzi o scenariusz. Jeśli chodzi o zdjęcia. Gra aktorska. Ale kostiumy, scenografia, to jest na platformie Apple. Bo to jest właśnie ich taka flagowa produkcja? Flagowa, pięknie powiedziane. To jest serial, który ty mi polecałeś z takim samym entuzjazmem i ja go na pewno obejrzę, tylko właśnie... Tego jeszcze nie widziałeś. Nie, bo ja nie miałem tego Apple. Ale mogę sobie masz tam włączyć... Golf, który pojawia się w serialu. To jest taki strój. Dobrze. Ja jeśli chodzi o serial, chciałbym zrobić troszeczkę wprowadzenia, bardzo krótkiego, ale jednak nie mogę... A ja potem powiem o animowanym, dobra? Oczywiście. Nie mogę tego zostawić jednak tak w kategorii serial nieanimowany, że bezkrytycznie polecić tego tak jak ty, bo nie mam takiej pewności. Ja chciałbym polecić portugalski serial Gloria, który jest dostępny na platformie Netflix, Nesquik. I to jest film, który jest... o człowieku, który trafia do placówki Radia Wolna Europa w latach 60. w Portugalii i tam przeżywa różne rzeczy. Ja uwielbiam ten film pod tym względem, serial, że on jest odrobinę romantyczny, ale to nie jest taki metodycznie, piekielnie dobry serial, jak nie wiem, Mirrors East Town, nie? Gdzie sobie myślisz, wow, to jest, tam wszystko się zgadza. Nie, tutaj to jest taki film, jakby, taki serial, jakby go zrobić w latach 80., coś w tym stylu. Piękny portugalski język, wspaniały. Oglądaliśmy go w zimie, a tam była taka piękna, ciepła Portugalia. No coś niesamowitego w tym, w sensie, w serialu było. I naprawdę piękny aktor, wszystko gra. W Portugalii się wystraszyłem. Co? Myślałem, że w Portugalii była ładna pogoda. A to mówisz, że w serialu. W serialu w Portugalii była ładna pogoda. A, czyli pudełko w pudełko, jak... To była pudełko... Matrioszka. To była matrioszka. Pogodowa. To była matrioszka pogodowa. Nikt chyba nie użył tego stwierdzenia w języku polskim nigdy? Do momentu, kiedy tuwim. Redaktor... Mówi się tuwin, a nie tuwim. A. Wygrać jest tuwin. Tatuin. A ty powiedziałeś tuwim, tak? Ja powiedziałem, ale mi chodziło, że ja wiem. Ale to powiedziałeś
tu, czyli ty wiesz. A, je. Yes. Czyli powinno być... Gubię się w tych językach. Ja wiem. Nie. Ty wiesz. A, ty wiesz. Ty wiesz powinno być. No tak jak mówię, piękny język był użyty w tym serialu również. I co jest bardzo ciekawe, niech zachęci wszystkich to, że ten serial otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy serial. I aktor z tego serialu dostał za najlepszą rolę męską też nagrodę Grammy. A Grammy nie jest muzyczną nagrodą? Nie, jest napisane... Emmy? Nie, właśnie na pewno Grammy, ale może to element, który zróżnicuje, to, że to oddział portugalski tej nagrody. Naprawdę. Czyli takie Fryderyki. Tylko, że polskie są Fryderyki, a tam są portugalskie, no o dobra. Nie muzyce. Może z Grammy. Ale przysięgam, że wziąłem ten opis, że Grammy. Dobrze, no i po co pan... Nie, zrobiłeś właśnie masakrę na temat tego serialu. Teraz jest właśnie... Kategoria serial. Świetnie poszła. Fantastyczna gala. Animowany serial. Animowany serial. Proszę bardzo, następna kategoria, niech wiedzie. To jest jeszcze osobna kategoria? To jest, jak się okazało, następna kategoria gali. No to w tej kategorii wygrywa właśnie nie tegoroczna produkcja, już leciwa, no tam parę lat ma dosłownie, może dwa, może trzy. Nie pamiętam. Nazywa się Invincible. Invincible. Możesz powiedzieć chociaż troszeczkę, o czym jest, czy nie możesz? Mogę powiedzieć. Opowiedz. Mogę powiedzieć. Jest to ekranizacja komiksu Roberta Kirkmana, którego możecie znać jako twórcę uniwersum Walking Dead. Walking Dead. Czyli w Polsce chyba Żywe Trupy. Tak się nazywa ten Chodząca serial, śmierć. Czyli Rick Grimes i jego przygody w świecie postapokaliptycznym. To jest Walking Dead. Natomiast Invincible to jest historia, którą on zaczął pisać chyba w 2003 roku. Skończył w 2018 i mniej więcej w tym okresie powstał pierwszy sezon serialu Invincible, który jest ekranizacją pierwszych kilkunastu zeszytów tego komiksu. No tam wiadomo, wiecie, jak to jest z ekranizacjami, różnie się to tam... Czasami są zgodne. Wątki trochę później ten... Zresztą Robert Kirkman słynie z tego, że zresztą jak pracował nad Walking Dead, to próbował... nie chciał tworzyć tego samego po prostu... Będzie masakra z tym czasem. Będzie masakra. Zaraz przyspieszymy. Nie chciał robić jeden do jeden adaptacji po prostu, no bo mówi, no ktoś, kto czytał komiks, będzie się nudził w serialu, a ja chcę, żeby jedni i drudzy mieli ten, więc eksplorował inne wątki, innych bohaterów i w ogóle. Tutaj jest podobnie. A o czym to jest? Serial jest o nastolatku, mhm. Marku Graysonie. Mhm. Mark Grayson, który jest prywatnie nastolatkiem w Ameryce, który po prostu ma wielkie marzenia, ambicje, jest bardzo przystojny. Mm-hmm. No i na coś czeka. Na co on czeka? Nie mów może już. To już nie powinieneś tego mówić. Ja już chcę wiedzieć, na przykład w serialu chcę wiedzieć, żebyśmy cię nie wyprosili jak tego czwartego tutaj, co siedział. To od złej strony, bo zacząłem opowiadać w takim razie. Ale dobrze. Nie, ale to już zaciekawiłeś moim zdaniem. Jest to najlepszy serial animowany. Jaki widziałeś w życiu? Jaki widziałem w tym roku na pewno. Jaki widziałem w życiu. To jest gala tegoroczna. Pewnie jeden z najlepszych. Znaczy, działy się rzeczy w tym serialu, których nigdy nie widziałem wcześniej i po których, jak wydarzyło się coś na ekranie, a parę razy było tak w tym serialu, to mówiłem, niemożliwe! Niemożliwe! To jest masakra! Tak robię. Takie rzeczy. To... Jak ten na tym obrazie. O, fajnie. Ale to super rekomendacja, tak naprawdę. Tak jak mówię, na podstawie, jeśli odnosimy to do polskiego wydawnictwa, to pierwszy sezon serialu opowiada przygody z pierwszego tomu zbiorczego w polskim wydaniu. Strasznie jest wcześnie. Za wcześnie jest. Dobrze, redaktorze, to jest super polecenie. Ja, jeśli chodzi o serial animowany, to może powiem o serialu, który został mi przez redaktora polecony i jeszcze go w tym roku oglądałem, czyli Death Note. Ach, wspaniale. Och, świetny serial. Anime, które nie myślałem, że pomyślałem, anime? Japońskie anime? Kto ogląda takie rzeczy? Ale potem zacząłem oglądać i myślę, oh my god, El, kocham cię. No.
L, no zawsze w naszym sercu. To prawda. To jest L? Ty miałeś tapetę z L-em. Miałem. Czas. Gdzie miałem. Jest tapeta z L-em? Jak oglądałem Death Note, teraz jest tapeta z Summer. A, teraz oglądasz Summer. Codziennie. Można pokazać Summer państwu do kamery? Jasne. Chyba ona jest publicznie. Publiczna Summer. Proszę bardzo. Super, bardzo fajna kategoria. Oczywiście, jedziemy dalej. Następna kategoria w naszej gali corocznej. Wieczorowej gali, która miała miejsce o 9.10 rano. Jest to, uwaga, książka roku. Albo audiobook. Książka albo audiobook. No właśnie, właśnie, proszę bardzo. Redaktor podsiadło. Nominacje, jakie były w tym roku? Jeszcze mamy to pytanie. Ja mam dużo pytań. To jest najgorsza gala. To jest najgorsza gala. Proszę bardzo, jakie jest pytanie do gali? Czy komiks to jest też w tej kategorii, czy osobnej? W tej kategorii jest komiks. W tej? Tak. Uf. No. Bo ja przeczytałem parę książek w tym roku, ale żadnej nie dałbym... Najlepszej. Najlepszej, oprócz jednej. Jakiej? A, to wystarczy. Najlepsza książka, jaką czytałem w tym roku? No. Mężczyzna, który uderzy dziecko i inne opowiadanie. O, słodziaku. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie wiem, czy to jest zgodnie z konkursem galowym, ale no, dziękuję, dziękuję. Poczekamy, jak zobaczymy, jaka jest najlepsza płyta, której słuchamy. O, ja już mam ją tutaj przygotowaną. Kochany. Dobra, zacznijmy może od pana redaktora, jako że książki są twoim sercem. Są moją sercem książki, tak. Proszę bardzo, przyniosłem nawet tę książkę. No, fajnie, taka krótka. O, Bracia Karamazow, zacząłem to czytać. Karamazow. Jezus, to jest takie wielkie. Ja nie czytam tego wariactwa, bo to jest moim zdaniem nieczytalne, ja tego słucham. Ja też zacząłem tego słuchać. I nie przeczytałem do końca, nie przesłuchałem, jestem na 34 godzinie. Myślisz, że gdzie to jest mniej więcej? Myślę, że to jest, już nawet sprawdzałem wcześniej, to jest mniej więcej tu, czyli zostało mi tyle. I to jest epicka. To jest epicka książka. Ja przeczytałem, ale... przesłałem dopiero naprawdę taki wstęp, który opowiada o jednym z tych braci w taki szerszy sposób, tak? Mhm. I tak jakby chyba przygotowuje... Tak, bo to on nawet mówi, że w tej części muszę wam przedstawić, kim jest ten gościu, bo się zastanawiacie, po co ja wam tego powiem o tym gościu. To jest tak to cudowna jest narracja. Że Dostojewski to potrafił zrobić tyle kiedyś, lat temu. No. Właśnie. I on mówi... To ja wam powiem, bo musicie wiedzieć, jakie jest zaplecze tego gościa, zanim zaczniemy tak naprawdę opowiadać całą książkę. No i... Coś niesamowitego. To znaczy, ja mam pełną świadomość, że jest masa ludzi, która przeczyta tę książkę i powie na końcu, serio, to wygrało tak prestiżową galę? Wiem, totalne zaufanie do tej gali od wielu lat jest, nie zawodzi, ale to jest to. Kurczę. Tę książkę się nie czyta dla treści, dlatego że ja mógłbym dwoma zdaniami streścić tę książkę dotąd. Ta książka jest o tym, który walczy o serce, a z drugiej strony zastanawia się między braćmi, a jeszcze jest wątek ojca, ale w sumie to jest tyle. Tylko to, jak są narysowani ci bohaterowie, no to jest książka, która jest no, psychologią w praktyce. Każda z tych osób opowiada zupełnie inną historię i masz ochotę się w nią zagłębić i jest pięknie pisana na zasadzie, a jeszcze wam nie powiedziałem o tym, a no bo tu jest w sumie taka babka, która jest w tłumie, która ogląda przybycie tego bohatera akurat tej sceny, a to opowiem wam tylko szybciuteńko tak historię tej kobiety. Co to jest załamanie czwartej ściany? To jest Dostojewski, czy to jest... Czy to jest co? Współczesny. Ktoś... No właśnie. No i to było moje pytanie, które zadałem w trakcie czytania. Dokładnie. No polecam. Świetnie zrobiona produkcja audiobookowa. Piękny. Ale naprawdę, nie miejcie do mnie pretensji, jeśli wam się to, jakby to nie siądzie. O, i teraz może powiem zupełnie szczerze. Jak ja bym tę książkę przeczytał 10 lat wcześniej, czyli jak miałem 42 lata, to by mi się nie spodobała. Nie. Ja na pewno będę słuchał tego dalej, bo faktycznie słuchało się tego niesamowicie. Natomiast ten rok u mnie, jeśli chodzi o kategorię książki, był rokiem wielu rozpoczętych książek, niewielu skończonych. Miałem apetyt na książki, często o nich myślałem, ale to też był taki rok, kiedy dużo było tej pracy faktycznie. Te programy. I teraz jak tak podsumowywałem sobie, przygotowując się na galę, no było mi trochę przykro, że tak mało tych książek mam na koncie przeczytanych do końca. No więc... Więc mam taką listę po prostu, no... To powiedz, kto wygrał, bo wygrała powieść graficzna w gali, tak? A tak, tak, tak. Ale to tu będzie jakby powtórka, jeśli chodzi o serial animowany, no bo jest to Invincible. A, jednak. Jest to niesamowite. Czyli zgarnia drugą nagrodę w dzisiejszej gali. To się jeszcze nigdy na naszej gali nie zdarzyło. Ale to jest naprawdę komiks, który jest... W dwóch kategoriach. Tak cudowny. Jeżeli serial Invincible wam się podoba, to co się dzieje w komiksie...
jest obłędne. A nie miałeś czegoś takiego, przepraszam, bo mamy zwycięzcę po raz pierwszy, tak jak mówię, w historii się to zdarzyło, że znajomość jednego z utworów wpływa negatywnie na znajomość drugiego. Ja tak na przykład miałem z Grą o Tron, którą przeczytałem i obejrzałem pierwsze tam seriale i pierwsze sezony, serie. I pomyślałem, kurczę, ale wyście nie wzięli tych wątków, one były super ciekawe, to sobie inaczej zupełnie wyobraziłem. I potem na pewnym etapie przestałem czytać książkę i wtedy mi się zaczął podobać serial. Jest coś takiego, że te dwie interpretacje ze sobą trochę walczą mimo wszystko, ponieważ zwróćmy uwagę na to, że w ogóle świat komiksów, powieści graficznych jest dość brutalnym światem. Zresztą jak każda taka branża, gdzie sprzedajesz sztukę. Trudność nad tym polega, że ciężko jest zrobić tytuł, który utrzyma się przy życiu, więc każdy projekt zaczynasz z myślą, okej, muszę zrobić po prostu coś bezpiecznego, ale jednak coś, co chciałbym zrobić, ale coś, co się spodoba, coś, co wydawca będzie chciał promować, wydawać na to kasę i sprzedawać. Dokładnie, więc musisz znaleźć taki kompromis, więc jeśli chodzi o pierwsze kilkanaście zeszytów komiksu Invincible, jeżeli położymy je, które są ewidentną inspiracją i jakby które zostały zaadaptowane do jakby na serial. Przypomnijmy, zwycięzca kategorii serial. Serial animowany. To widać dość duże różnice, bo widać to, że pierwsze zeszyty powstały w 2003 roku jako jakaś wizja, jakiś początek, jakiś kierunek, ale że serial, który bazuje na tych odcinkach, jest już tworzony 20 lat później prawie, 15. Czyli gdzie twórca doskonale wie, do którego miejsca tych bohaterów może doprowadzić. Czasy się zmieniły. Swoboda, jeśli chodzi o przeklinanie, nagość, wątki związane z orientacją seksualną bohaterów. Chodzi mi o to, że Robert Kirkman w 2018 roku, który adaptuje komiks Invincible na serial animowany, jest innym Robertem niż ten, który tworzył ten komiks 15 lat wcześniej. Ciekawe. I w ten sposób serial jest dużo lepszy od komiksu. Tak, tylko że na poziomie tego ósmego tomu, który teraz czytam, który pisany był pewnie, zakładam, w 2010-2011 roku, no widzę, że ten Robert z kolei już wie, na co sobie może pozwolić. Już ta seria jest zaakceptowana, jest w nią inwestowane wszystko, czas i pieniądze, więc widzę, że za parę lat on dojdzie do tego miejsca, w którym będzie robił serial takiej jakości. Bardzo dobrze. To piękne zwycięzca podwójne. Trzeba przyspieszyć. Gala jest najlepsza. Jeszcze raz, Gala. Jeszcze raz. Pozdrawiamy Galę. Następna kategoria w Gali. Okej. I to jest kategoria, uwaga, jaka? No. To jest kategoria na Gali. Kurde, no właśnie tak się kończą, ale naprawdę, ja zawsze przed galami, jak na przykład zdarza mi się poprowadzić, a bardzo rzadko się zdarza, są próby i wtedy dzięki temu widać, co jest, a tu widać ewidentnie nie było próby. Kategoria jest, słuchaj, płyta. Ta gala to jest próba przed przyszłoroczną. Przyszłoroczną galą, coroczną, przyszłoroczną. Płyta. Płyta. Proste. No właśnie, proste. Tutaj mamy już gotową płytę, proszę bardzo. To jest płyta roku, naprawdę. To jest płyta lata 20. I ta płyta, możesz się śmiać, ale jeśli chodzi o płytę, to jest płyta, którą najwięcej razy ja przesłuchałem w tym roku, co też pokazuje Spotify Wrapped. Ale tego, że tak późno wyszła? Właśnie, w kategorii płyta, czyli jadę od początku do końca. Okay. Jakby całość dzieła, całość, rozumiesz? Rozumiem. A ja mam też wydanie kolekcjonerskie, więc super. To jest ta płyta, jeśli chodzi o całość, która naprawdę na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie i ją czytam od początku do końca, od lewej do prawej i mam tylko drugą jeszcze płytę, którą w ten sposób tak robiłem, ale myślę, że ona ogólnie była rzadsza u mnie. No i to mało zaskakujące, bo co roku u mnie najpopularniejszym jednak jest twórca o pseudonimie Blandetto i w tym roku zrobił taką płytę już bardziej dla koneserów, która jest... damy linki koneserów, już się zaśmiałeś, że tak elitarnie to powiedziałem. Nie, fajnie. Ale koneserstwo w takim znaczeniu, że... Widzę ten element pasji, który ja mam w sobie, jak opowiadam o jakichś takich niesłuchalnych rzeczach. A, rozumiem, okej. Bo to jest taki rodzaj raczej soundtracku życia i tam się niewiele dzieje, ale jak już znacie twórczość Blandetto, to wyciągniecie bardzo fajne rzeczy. W Spotify będą wszystkie linki, nie linki. Bardzo polecam pana Blondetto. Jak to musi brzmieć, kiedy polecam pierwszą płytę zespołu The Voids?
A. Nie, wiesz co, tego się ciężko generalnie słucha, nie? I tam, ale ja znalazłem instrukcję, to... Znaczy wiem, że generalnie nie da się tego słuchać, nie? Ale powiem ci tak, jak dasz temu czas, nie? To tak. Jak chcesz... Jak chcesz, to, Ewa. To naprawdę, po każdych 3 minutach hałasu są takie 14 sekund czegoś absolutnie pięknego. I naprawdę tak. Dla tych 14 sekund warto. Jest. Ale u mnie pan Blandetto wygrywa co roku Spotify Wrapped i dopiero teraz na potrzeby tej gali. Zobaczymy, jak on wygląda w ogóle. To jest taki dżentelmen, taki ziomek Francuz, który nazywa się Marc Guillet. No i urodził się w Dijon. Urodził się w 77 w Dijon, czyli w tej musztardzie. O! Tak. Czyli jest ostry. Jest ostry jak maczeta. Jaka jest płyta roku redaktora Podsiadły? Proste. O, nie znam tego. Raw Data Feel. Tak się nazywa. Raw Data Feel. Tak się nazywa płyta zespołu Everything Everything, który absolutnie zdominował moje streamiowy. Twoje streamingi. Rapet. Moje rapet. 5 najlepszych piosenek, najczęściej słuchanych piosenek na moim rap. To są piosenki z tej płyty. Żartujesz. Co to za gatunek muzyczny, powiedz nam? No, chyba można to powiedzieć alternatywny pop, bo jest to bardzo przyjemne, ale też nieoczywiste i nie na, to nie jest miłość od pierwszego odsłuchania, zresztą z każdą płytą Everything Everything tak trochę mam. To jest zespół, który poznałem przy ich 3. płycie, byłem na ich koncercie, zakochałem się kompletnie, obłędnie, potem porzuciłem ich na parę lat, w międzyczasie okazało się, co? Wydali 3 kolejne płyty. Nie słuchałem ani 4, ani 5, dopiero teraz przy 6 ich płycie trafiłem na jakiś jeden utwór na playliście i mówię, ej, przecież ja uwielbiam ten zespół, dlaczego ja tego nie słucham? Posłuchałem tej płyty, zacząłem wracać do poprzednich, no i teraz jestem już na etapie, gdzie cała dyskografia codziennie po prostu naprawdę? Słucham tak? tego. Kupiłem sobie taki głośniczek, z którego jestem bardzo zadowolony, przenośny, no którego używam w każdej sytuacji domowej i zespół Everything Everything zmienił wszystko w moim życiu, zresztą tak jak już to się nazywa. Dzisiaj... Zmienił wszystko, prawda? Raw Data Feel. Bardzo fajnie i linki w Spotify'u i jestem też bardzo ciekawy waszych rzeczy, bo ja w ten sposób odkryłem ostatnio jeden zespół, który nazywa się, nie pamiętam jak, ale gdzie go też przeczytałem, że ktoś z was napisał, chyba na Rychtyku, super rzecz. Colorful, co? Nie pamiętam. Dobra, a propos, piosenka roku, proszę bardzo, bo to piosenka. Mamy osobną kategorię. Redaktore. Ja wybrałem podium, zrobiłem trzy. No to trzy proszę piosenki. Bardzo. Podium trzecie. Dawid Tyszkowski, Koszulka. O, pozdrawiamy serdecznie Dawida, uwielbiam tę piosenkę tak samo, razem z piosenką Tlen, chociaż właśnie chyba Koszulkę też bym wybrał. No, Koszulka jest po prostu... Nie możemy puścić, kurda, szkoda. Zaintonuj. Dziś... O, co dokładnie, to jest tam psyka. Już nie zdejmę koszulki. I on tak właśnie śpiewa. Ale fajny to jest gość. Wyjść. Ja, tak. On ma piękny głos. Piękny głos. Bardzo ładnie śpiewa. Ogromny debiut, niesamowity chłopak. Co ciekawe, najpierw usłyszałem piosenkę i się zachwyciłem nią, a później dopiero się zorientowałem, czytając opis na YouTubie pod teledyskiem, że producentem tej epki jest mój kolega z zespołu Patrick DePan. A, tak, to prawda. I to mnie rozwaliło. Niesamowita, moim świetny zdaniem, sytuacja. Teledysk, świetny początek, piękny teledysk. Dawid sprawia wrażenie super gościa. Życzę mu powodzenia. Tak. Wrzucił ostatnio na Instagramie, że czytał moją książkę i to ci napisałem, że napisał, że tam są lepsze i gorsze opowiadania, ale no, że tak. Generalnie bardzo na wprost przypię. No więc no, na te zobaczymy. Gorsze... Będzie masakra. Jest może też mu się noga powinie i się nie uda ta kariera, ale na pewno mu trzymałem kciuki do tego posta. Do niego. Tego posta z tym... ale jak szczerze gorsza. Już piszę o swoich emocjach, to już mnie... Nie, a potem jak już to napisałem mu, że ej, fajnie, bardzo miło, bo lubię właśnie koszulkę i tlen twój, to już potem napisał dziwnym trafem, że bardzo przyjemne chwile spędziłem przy tej książce. Ale też parę serio, takich... Dawid? Ale parę też niefajnych, nie? Tak. Parę tych gorszych chyba, tak... Napisałeś gorszych. No trudno, Dawid. Mogłeś wiedzieć, że robimy razem podcast. Właśnie. Tutaj ale trzymamy kciuki, wiesz? Trzymam kciuki. Tak, tak, tak. Co następne? Powodzenia, przyda się. Jaka następna piosenka? Spodnie?
Nie, Dawid. Zero Toxicity. Absolutnie, jesteś super Toxicity gościem. To jest system of a down, a my jesteśmy PKP. To prawda. A zobacz, jakbyśmy mogli zebrać całą garderobę. Od Dawida wzięlibyśmy koszulkę, od Kaśki sukienkę, rozumiesz? A ty byś też coś machnął, jakieś majtki niepotrzebnie polizane. Ja mam jeans. O, ty masz jeans, no właśnie. No. Wszystko pozakładane. No dobrze. Garderoba, numer dwa, szybko. Wydaje mi się, że jeszcze jest artystka, która ma piosenkę bluza, więc da się zrobić. Druga piosenka? Tak jest. Ostatnia prosta, Kaśka Sochacka. O, wiem o co chodzi. Come on. Ale to z Kaśki też byłoby trudno wybrać w tym roku. Ciężko, bo tam by się było, dzieje. Ale wybrałem to, z czym miałem po prostu najwięcej emocji związanych, bo po prostu miałem bardzo ogromne, duże emocji związanych z tą piosenką. I numer jeden? Kaśka jest obłędna i ostatnia prosta musiała być na liście moich ulubionych piosenek tegorocznych. Numer jeden. Przepraszam, że tak popędzam, ale wiesz. Żeby być uczciwym po prostu dla mojego podsumowania Spotify'owego, powiem, że jest to piosenka Leviathan, zespół Everything, Everything. Z tej płyty, które... Tak. Oczywiście. Ja po prostu wziąłem piosenkę u siebie, która wygrała mój Wrapped i to był Ezekiel Pal... Nie pamiętam, jak się go wymienię. Ale nisko. Coś takiego. I piosenka nazywa się Eternete. Wiesz, która pewnie... Ja nie umiem tak zaśpiewać. Dobra, wstawię w linku. Nie, ty ją bardzo lubisz. A, to co lubię. Tak. Bo mnie wkurzała taka, co tam tak nisko mówi ktoś i potem taka laska robi. Nie, to byś to zdenerwowała ta, co ci puszczałem ją, żeby cię wkurzyć, czyli tak kusz. A, kusz, ja. Ty nie znosiłeś, ale tak naprawdę ją kochasz. Kusz. Uwielbiasz tak naprawdę tę piosenkę. Nie, nie cierpię. Dzisiaj puszczę cię 4 razy, zobaczymy. Dobrze, następna kategoria, proszę bardzo. Gra. O, ciekawy jestem twojego wyboru. Moja gra w tym roku, w którą najwięcej grałem, to jest Minecraft. Grałem z Borysem w to i nie zaniedbałem gry na maksa w roku 2022, więc tylko tyle, co grałem, ale grałem w nią bardzo dużo, bo to jest fajny sposób, kiedy spędzamy razem czas i jest bardzo miło. Jest bardzo umiłą. Mów dalej. No mam 3 tytuły, które zawładnęły... Nie, jeden, już koniec jest, kurde, jest teraz... To jest... No właśnie, jest... już się Max zdenerwował. To jest gala zwycięstwa, a nie gala opowiadania ładnych słów o tym, że chciałbym, żebyście wszyscy wygrali. To była bardzo trudna decyzja dla jury. Jedna gra. Nie dam rady. No, muszę powiedzieć 3. No, nie, no to mogę po prostu nie rozwijać, ale to powiem 3 tytuły. No, no i potem co? Sobie będziemy losowali, który wygrał? Nie, no to wygrał God of War Ragnarok. O, jednak. Brawo. Jestem w trakcie, nie przyszedłem jeszcze. To była jedna. 16 godzin. Z najciekawszych recytacji zwycięzcy w historii jakichkolwiek. No to wygrał God of War Ragnarok. Nie było werbli, nie było niczego. God of War Ragnarok. Tylko były ustalenia pomiędzy zwycięzcą. Jest to druga część odnowienia serii z 2018 roku, kiedy to wyszedł pierwszy God of War, po tym jak wyszło 6 poprzednich części na inne konsole. Nowa generacja God of War Reboot, który jest i tak nie jest do końca rebootem, bo jest kontynuacją, ale w pewnym sensie jest to reboot, reinterpretacja postaci, reinterpretacja narracji, reinterpretacja generalnie podejścia do bohatera, którym jest Kratos. Pierwsza część obłędna, w tym roku mieliśmy przyjemność zapoznać się z kontynuacją właśnie w części God of War Ragnarok, Octopath Traveler i The Returnal. Dobra, już tego nie było, co powiedziałeś teraz, bo mamy tego zwycięzcę, reszta się w ogóle nie liczy, poprawcie się w następnym roku, może żebyście tutaj zrobili. Następna kategoria. Następną kategorią. Pędzimy, ale gala weszła na wysokie obieg. Dobre tempo, w końcu, po 2 godzinach. Tak, jest. Wydarzenie roku, proszę bardzo, bardzo szeroko po odkrycie czy wydarzenie? Wydarzenie najpierw. Najpierw jest wydarzenie. Ale będziesz miał odkrycie też. Będę miał odkrycie roku. Wydarzenie roku. Wydarzenie roku. Festiwal, sztuka teatralna, event, to ci napisałem takie podpowiedzi, ale takie coś, co różne rzeczy się zdarzyły. No, proszę bardzo. Ja też miałem tak, że zrobiłem na przykład koncert, a potem mam kategorię wydarzenie. To co mam teraz przeczytać? Wydarzenie jest jedno. Wy musisz wybrać jedno. Nie ma koncert roku. Ale to jest w ramach wydarzenia? Tak. Bankiet u Sanach. O! Teraz mi głupio, że nie wybrałem tego, a było to bardzo przyjemne. To jest to, na co byliśmy razem w Katowicach? Tak. To było dobre wydarzenie. To było piękne wydarzenie. I fajnie, to dobrze, że wygrało u ciebie. Fajnie. Tak. Bo to po prostu było Dziękujemy tak bardzo, niedawno za możliwość. Sanach, za to, że mogliśmy w tym uczestniczyć. Było to dla mnie
przepiękne doświadczenie. Zwłaszcza, że mogłem to przeżyć, będąc zaskoczonym, bo nie spodziewałem się tego, w towarzystwie mojego najlepszego przyjaciela. Razem przeżyliśmy to doświadczenie dwóch dorosłych mężczyzn siedzących obok siebie, płacząc. Kiedy tak. Młoda artystka, która po prostu zasługuje na najpiękniejsze rzeczy w swoim życiu, cieszy się wśród ludzi ze swojej muzyki, swojego talentu. Jeszcze co to było w ogóle? To było niesamowite doświadczenie. Dziękuję bardzo ogromne wszystkim, którzy o nas dbali tego dnia i z którymi rozmawialiśmy i się przytulaliśmy. O tak. Bardzo to było fajne doświadczenie. Nie będziemy zdradzać, ale ten stan był dobry. Ten stan był dobry. O tak, taki cieplutki, taki mięciutki. Ajajaj. Przepraszam. Wydarzenie roku u mnie też jest koncertem. Oczywiście to wydarzenie, o którym redaktor podsiadł, bo mi przypomniał, że było. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że ono było bardzo niedawno, więc dlatego tak. To trudniej pamiętałem. Właśnie dlatego ja mam takie żywe wspomnienia z tym. To był u mnie koncert Fat Freddy's Drop, który był niesamowitym dla mnie wydarzeniem, łącznie z tym, że bardzo rzadko się zdarza to i nie jestem przyzwyczajony do tego, że artyści zaczynają koncerty punktualnie i był koncert o 19, więc ja o 19, 18.55 jeszcze stoję sobie po burgerka i po fryteczki. I słyszę, że tam się coś zaczyna dziać na scenie, o co chodzi, więc biegnę z tym burgerem pod sceną, oni zaczynają o 19 grać. No i my mamy masę jedzenia i z szacunku dla tych artystów odeszliśmy kawałeczek dalej, żeby tam zjeść tam okay. To był najszybciej pochłonięty hamburger w moim życiu, ale potem przyszliśmy i byliśmy zaraz pod sceną i to było niesamowite doświadczenie, bo to był odwołany koncert przez dwa lata i to jest reggae, jazz i wszystko naraz wzięte w jedno. Jeśli ktoś tego nie zna, też zostawię linki, ale to było niesamowite móc usłyszeć całe dęciaki w całą orkiestrę i niemal ich doświadczyć i oni grają tak samo jak na płycie i się świetnie bawią i piosenki trwają 16 minut i właśnie to jest niesamowite. A to był ich koncert po prostu, to nie był koncert. Zagrali festiwalu. Jakieś 6 piosenek, nie? I ktoś by powiedział właśnie, ej, nagraliście, byliście w koncercie, było 6 piosenek? No tak, wow. On trwał 1,5 godziny. Okay. Więc to tak się dzieje, więc bardzo fajnie, zobacz jak nam poszła ta kategoria szybko i sprawnie, więc przechodzimy, bo ta kategoria i ta gala tutaj jakby coraz lepsza. Czyli koncert... O tak, koncert, a teraz mamy odkrycie roku. I teraz opis tej kategorii dla Państwa, właściwie dla Ciebie. I to jest dla Ciebie opis, że to jest bardzo szeroko rozumiane, ale coś, czego nie wiedziałem w 2021, a teraz już wiem i jest dla mnie szokiem. Proszę. Ja mam zacząć? Tak. Moje największe odkrycie miało miejsce jakoś w kwietniu. Napisałem sobie nawet w kalendarzu i wiem to na pewno, bo mam taką przypadłość po prostu, że gdy w nocy się odkryje, to śnią mi się koszmary i budzę się wtedy i mam zdrętwiałe nogi. Więc jeśli chodzi o odkrycie, to było moje największe odkrycie. Odkryłem po prostu, od pasa w dół byłem odkryty i wtedy mi drętwiały nogi i zawsze mam jakiś najgorszy koszmar. Potem jeszcze parę razy to miało miejsce, ale w kwietniu to było masakra. Że wyraźnie. Myślę, że umrę. A czy jest szansa na przykład na to, że to odkrycie tego roku odkrycie. Będzie też w następnym roku, czy będziesz na przykład bardziej już lepiej jakby gospodarował kałdrą? Właśnie i nie będzie tego? To niezależnie od moich intencji, to się zdarza parę razy do roku, że to odkrycie ma miejsce, więc a zobaczymy, czy stoi? Będzie największe, czy to... Czy... Możemy coś z tym zrobić, bo... Nie, po prostu trzeba zaakceptować. Całe życie tak mam. Może to duchy, może to demony. Myślę, że bardziej to drugie. Bardzo piękne odkrycie. A twoje odkrycie? Moje odkrycie, ja sobie tak pomyślałem o tym, że można by było też tę galę wykorzystać do tego, żeby robić takie odpowiedzi i na przykład, żeby się stawiać w dobrym świetle. Na przykład mam powiedział, że moim odkryciem jest to, że zdałem sobie sprawę z tego, jak wiele dla mnie znaczy pomaganie innym. No tak. To jest twoje drugie odkrycie. Ale moim odkryciem tego roku jest to, że uwaga, i to jest serio, to jest odkrycie tego roku. Siedzę sobie z Boriksonem i czytamy co roku. Tak, raz w roku czytam mu bajki na to. Borysku, możesz sobie wybrać. On śpi raz. Tak. I siedzę sobie z nimi, czytam wieczorem mu jakieś bajki. Ostatnio czytam taką książkę, która nazywa się Tajgryza i tam opowiada o różnych krajach i jak wygląda kuchnia w tych krajach i łącznie z przepisami i on ją uwielbia. No i patrzymy Argentyna. No i ja tam czytam, nie znając tej książki wcześniej, że Argentyna
nazwa Argentyna wzięła się od łacińskiego argentum, czyli srebro, dlatego że gdy ludzie z Europy, Hiszpanie przypłynęli tam, żeby szabrować i gwałcić, myśleli, że tam są srebrne góry i będą eksploatować to i dlatego nazwali to od argentum, czyli od tych srebrnych gór, a tam się okazało, że wcale tego srebra tam nie za dużo jest. No i okazało się, że ta Argentyna jest od srebra. I, to było odkrycie twoje. I to jest moje odkrycie. Autentycznie rozłożyło mnie to na łopatki. Myślałem, tyle lat nie wiedziałem o tym, że Argentyna to jest od argentum. Akceptuję twoje odkrycie. Gratulujemy zwycięstwu. Dziękujemy, oczywiście. Gratulujemy Argentynie i no, koszmarowi nocnemu, można powiedzieć, prawda? Fajnie, ten dżingiel może być czymś takim, że robisz takie wuu! Że jak to klikasz, to jest wuu! I to jest zapowiedź jakby następnej kategorii albo gratulacje. Bardzo fajny pomysł. No i cóż tutaj mamy? Jedzenie roku, ulubione jedzenie w tym roku, odkryta restauracja, potrawa lub cokolwiek innego, co było w 2022, a nie było w latach poprzednich. Odkryciem moim było, że puszki przychodzą do domu. Przepraszam? Puszkin? Co? Że puszki przychodzą do domu. To było moje odkrycie. Że możesz sobie zamówić puszki z restauracji jakichś niektórych. Puszki. Puszkują niektóre restauracje czy jakieś firmy, na Facebooku mnie to znalazło, nie chcę wymieniać nazw, żeby nie robiło kryptoreklamy, ale po prostu robią coś takiego, że restauracja przygotowuje coś, wpiernicza do puszki, zamyka tą puszkę i ci to puszkę, po prostu ci puszkę wysyłają. Rozumiesz to? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ja też nie, to jest dlatego moje odkrycie kulinarne tego roku. Mogą ci wysłać puszkę. Mogą wysłać ci puszkę? Tak. I normalnie masz ich masę i różne rzeczy. Indyk, ragu, wołowina. Fajnie, rozumiesz, kary. Chciałbym to przeżyć. To jest naprawdę świetna rzecz. Wrzucasz sobie. Otwierać puszkę? Wrzucasz sobie, wyobraź sobie, że wrzucasz tą puszkę po prostu do garnka. Możesz, w instrukcji jest napisane, że weź, jest napisane tak. A ktoś otworzy ci puszkę? Musisz sam. Musisz, tego już nie, oni ci po prostu ją wyślą, ale nie możesz jej już samej otworzyć. Powiem ci, że w instrukcji jest napisane, że trzeba tą puszkę, że trzeba ją, tą puszkę po prostu włożyć do garnka i w taki ci ją sposób ugotować, a ja nie polecam tego, ja sugeruję, żebyś najpierw tę puszkę otworzył i wrzucił zawartość jednak do garnka, bo się szybciej to robi, a nie będziesz czekał, a to już szkoda energii i coś. Ale super sprawa, naprawdę. Ciekawe. Bardzo nigdy polecam. Tego nie widziałem, nawet o tym mi nie mówiłeś. Pyszności to są. I w składzie tego nie masz składu pod tytułem E265 tak. Łamane na coś, tylko w składzie jest wołowina, liść laurowy, rozumiesz? To, co by restauracja użyła, rozumiesz, do zrobienia tego. Nie mogę się doczekać w takim razie, jak to przeżyje na własnej skórze albo własnym żołądku. Natomiast tak. Jeśli chodzi o kolejny temat związany z puszką. Owszem, czasami mamy żarty na poziomie podstawówki. W ogóle mi to nie przeszkadza. Jakie żarty? Ha? Dziś by był żart? Jeśli o mnie chodzi, trufle. Ten rok to było eksplorowanie truflowych smaków. Zawsze kojarzyłem, że to jest takie fancy, pom, pom, pom. I może jest. Pewnie ale jest, ze względu na cenę, prawda? Na pewnie tak. Zwłaszcza ta dobra szczęśliwi trufla. Ceny nie liczą, tak? Tak, tak mówią. Chyba tak w powiedzeniu. Ale faktycznie odkryłem, że generalnie trufla działa na mnie w jakiś taki wyjątkowy sposób i truflowe smaki, oliwa na przykład truflowa, jakieś takie rzeczy są dla mnie ciekawe. Nawet jakieś takie chipsy chyba mieliśmy, chrupki pyszne, truflowe. Tak, na początku roku jedliśmy na maksa, pamiętasz? No. Ale właśnie dużo oliwa... Powiedziałem, że trufle u mnie. O, to super, ale właśnie oliwa truflowa, jak sam powiedziałeś, może zostać użyta jako baza na przykład do podsmażenia frytek. Tak. Albo popcornu chociażby. O Jezu, frytki z serem i... Truflowe takie są, w sensie truflowe. Jakaś restauracja to robiła. Właśnie jakaś pietruszka, roztopiony ser i truflowa oliwa. O, zjemy to dzisiaj? Bo o, masakra na maksa. Więc trufle, jeśli chodzi o takie jedzenie ten, no to jest coś w tym, co odkryłem, że kurczę, wow, to jest mocny smak. To jest coś, co na mnie działa. No i pomelo, ale to co rok wygrywa. To jest najlepszy owoc. Naprawdę? Masakra. To jest, moim zdaniem pomelo to jest taki owoc, jakbyś wziął grejpfruta, wyprał go w 40 stopniach i potem zjadł. Jak masz słabe pomelo, to tak jest, jak mówisz, że to jest wyjałowione ze smaku grejpfrut. Natomiast dobre pomelo, soczyste, słodziutkie, pyszne pomelo. No i granat, ale on brudzi, nie lubię go już. Ale pyszny jest. Idziemy dalej. Uwaga! Woo!
Okej, właśnie. I co? Miejsce roku. Opis, w którym było ci najlepiej. Zacząć? Tak. Czy ty zaczynasz? Nie, słuchaj. Gala już, wiesz, ona już jest fajnie, już się widzowie rozluźnili. Tak, gala już płynie. Szampan jest podlany. Się, tak. Szampan wylew. Moje mieszkanie? Twoje mieszkanie? Mieszkanie Bąbla? Mhm. Teneryfa? Mhm. I stadiony w Gdańsku, Wrocławiu i Chorzowie. Twoje miejsca roku? 5. Wow, fajne. Bardzo konkretne. No Teneryfa była moim odkryciem poprzedniego roku jeszcze, więc... która mi zawsze przekojarzy... Na poprzedniej gali, tak? A twoje? Mam tylko takie jedno, które odkryłem faktycznie w tym roku, mimo że wiele lat o nim słyszałem wcześniej. To jest Elix Market w Lizbonie, które bardzo serdecznie polecam. To jest niesamowite miejsce. Jak ktoś kiedykolwiek będzie w Lizbonie, to warto pojechać, bo to trzeba pojechać poza miasto, trochę pod most. Ten taki... To jest naprawdę pod most. Słaba rekomendacja, ale to jest taki rodzaj... Kurczę, nie wiem jak to porównać. Stara fabryka, która jest przerobiona na takie miejsca, gdzie są właśnie jakieś takie rzemieślniczo-hipsterskie rzeczy. Tutaj sobie jakaś pani dzierga coś tam, tu sobie ktoś używana odzież, najlepsza księgarnia, jaką znam. No i pyszne jedzenie. No świetne miejsce. Bardzo, brzmi bardzo świetnie. Polecam. Naprawdę. To jakby ktoś nawet tam poleciał na weekend tylko dlatego, to będzie super. Wow. No naprawdę. Elix Market? Elix Market się nazywa. Elix Market. Tak. Więc to jest tyle, zostawiam, proszę bardzo. Następna kategoria, uwaga, to jest kategoria, ole, fajnie powiedziałeś, sposób spędzania wolnego czasu. No tutaj mam zdecydowanie, tutaj muszę powiedzieć, wolontariat i pomaganie innym, u mnie to jest. No tak, u mnie to przegrało tylko z opieką nad osieroconymi zwierzętami z tropików. Mhm. Ale czyli przechodzą przez swój dom, jesteś takim domem adopcyjnym dla wszelkiego masy. Tak. Gekomów, prawda? Tak. Szarańczy. Szarańcza dużo. Dużo szarańczy masz, tak? Siedem szarańczy. Jakby zanim szarańcza znajdzie dom, to jest, mieszka u ciebie, ty ją uswajasz, jakby przyzwyczajasz do kuwety. Oni zazwyczaj nie chcą odchodzić. Takim się. No właśnie chciałem zapytać, czy się nie przywiązujesz? No jaki jest twój, Dawid, sposób spędzania wolnego czasu tego roku? Szerszą odpowiedź, nie? Daj tą szerszą. Napisałem tak. Więcej słuchania muzyki do snu. Więcej doświadczeń z grami single player. Wieczory generalnie przy zapachowej świeczce. Cieplutko. Jakieś smakołyki i patrzenie w TV na seriale, gry lub filmy. A także przede wszystkim granie w Magic the Gathering z moimi przyjaciółmi. Pięknie. Brzmiał jak taki wiersz. Tak, to był wiersz. To był wiersz. Nie, no takie rzeczy. W sensie... Duża chillera po prostu tak, w domu. Ale pięknie Magiki w tym roku dociśnęliśmy. Ale Magiki dociśnięte. Dzisiaj nawet gramy przecież. Tak było ściśnięte. Pięknie. U mnie właśnie napisałem, kurde, nie wiem co powiedzieć, że chyba to jest pierwszy rok, w którym się nie zmuszam do czytania, a ono następuje samo. I to jest super. Następna kategoria, uwaga. Co najbardziej mnie rozbawiło? No, u mnie jest jak Jan Rodzeń, dyrektor klubu księgarza, na głupi ryj się to mnie najbardziej rozbawiło w tym roku. Ja Radek. Co? Marzyłem o tej chwili, to w sensie fantazjowałem, nie dotykam telefonu, widzicie kiedy. Przeczytaj, co jest napisane, w co najbardziej mnie rozbawiło. Jan Rodzeń upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Popatrz na to. Chore. Co za emocje. Gala przerwana. Proszę bardzo. Proszę, został nam przyniesiony catering. Bardzo dziękujemy. Przyjaźń. Czekolada z piankami marshmallows? Czy to jest właśnie to? Przyniosła nam Natasza coś niewiarygodnego. No i ale wspaniały moment przyjaźni. Ale powiem ci, że... Oto jest przyjaźń. Piękne. Skrócona wersja. Trzeba było pić wcześniej. Nie wymierzyliśmy to w timingu zupełnie. Masakra. Ale no to może nie jest tak szokujące dla naszych odbiorców, ale ja jak tylko przeczytałem kategorię, co najbardziej mnie rozbawiło, to wpisałem na YouTubie, żeby zrobić dokładny cytat. Okej. Okay. I to jest dokładny cytat. Jakby Jan Rodzeń upadł
Bo ja urodzeń go nazywam. A, to jest rodzeń. Rodzeń. Tak. A, tak. Szkoda. Rodzeń mnie bawiło bardziej. Jakby Jan Rodzeń upadł i sobie głupi ryj rozwalił. To jest pierwsze, co on odpowiada. Jakby Jan Rodzeń upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Tak. Będzie mnie policją straszył. Nie. Doktora nauk. Doktora nauk. I moja mama pierwszy raz w ogóle to widziała, bo była obok i się tak śmiała z tego. Ja mówię, mamciu, no to jest klasyk. Ten pan został złapany w złym dniu. O! To nie był dla niego dobry dzień. Tak, tak, tak. On przeżył jakieś duże takie emocjonalne coś i chciałem tak uhonorować go, zresztą celebruję go po prostu regularnie, więc niesamowite jest to. Niesamowite, że... Znaczy wiadomo, no żyjemy w podobnym świecie. No ale mogliśmy wybrać wszystko. Tak, ale to jest pierwsze, co pomyśleliśmy i u mnie też to jest pierwsze, co jest napisane w tej kategorii. No dobrze. I jak to pisałem, to mówię, ciekawe, czy Radzieniek też triggeruje go formuła tej kategorii na to, że myśli o tym filmiku. I faktycznie tak jest. Nie gadaliśmy o tym, ale okej. Mam tu napisane jeszcze parę takich rzeczy. Ciężko to spamiętać, ale tyle razy, ile się prawie udusiłem ze śmiechu w gronie naszej szlachetnej piąteczki, to naprawdę masakra. Ale jeśli chodzi o śmiech taki obcy, nadchodzący, zewnętrzny, to dużo śmiechu dały mi stand-upy Louis C.K.'a, zresztą polecane przez ciebie. Oczywiście. I bardzo się uśmiałem, uczciwie mówiąc, oglądając polskie The Office, drugi sezon, o! Którego jeszcze nie skończyłem, ale obejrzałem chyba sam 8 odcinków. Teraz obejrzałem 8 odcinków z moją mamą i podobały mi się jeszcze Twoja bardziej. Mama tam gra? Tak. O, kogo? Cała moja rodzina. O, ciekawe bardzo rozbawienie. Ja doszedłem do wniosku, że znajdę bardzo konkretną sytuację, ale... Nie wiem, chcę przypomnieć nic. Fajne, że dałeś polecenie, bo ja tobie poleciłem Louis C.K.'a i państwu też serdecznie tobie polecam też... Jednak mówienie obejrzyj sobie. Tobie jest też takie bardzo coachingowe. A teraz powiem tobie, jak zmotywować się do sukcesu w taki sposób, żeby wstawać nie o 4 rano, jak do tej pory wstawałeś przegrywie, tylko o 3. To jest coś takiego. Dlatego za każdym razem mówię do tobie, a w sumie rozmawiamy tutaj z trzecią osobą, która tutaj siedzi przy nas, czyli przy o tobie mowa, to już teraz nie brzmi aż tak bardzo creepersko, chociaż trochę. Więc tobie polecamy Louis C.K.'a i tobie polecamy drugi sezon serii The Office. Ja natomiast pomyślałem, że powiem o sytuacji, która mnie wydaje mi się najbardziej rozbawiła, że się najbardziej śmiałem do rozpuku. Jedna z nich jest taka, że pytałem Nataszy, czy dzisiaj mogę to powiedzieć, a ona powiedziała, może, więc na wszelki wypadek znalazłem tą drugą. To więc najpierw zacznę od tej pierwszej, której mi nie pozwoliła powiedzieć. To był moment, kiedy byliśmy na rocznicy ślubu, ale powiedziała potem, że może, ale jakoś to tak powiedz, że no, zobaczmy. Byliśmy na rocznicy ślubu w restauracji. W sensie waszej. Tak. I była sytuacja taka, że tam sobie popijaliśmy winko, było bardzo miło i przyjemnie. I Natasza na pewnym etapie tego wieczoru doszła do wniosku, że ona wie, że ja mam w pewien sposób tak jak ty, ale ty masz to w niespotykanie jeszcze większej skali, że jednak w miejscach publicznych robienie takiej trzody w dużej mierze jest rzeczą, która nas często krępuje, mnie dalece mniej niż ciebie, a ty byś tego nie przeżył. No i Natasza doszła do wniosku, ty znasz tę historię, że weźmie lampkę, która stała, była bezprzewodową lampką, która bardzo, ja powiedziałem, wow, jaka super lampka i musimy sobie taką kupić. A Natasza mówi, ale po co mamy ją kupować, możemy ją stąd zabrać. Ja mówię, rzeczywiście, śmiesznie. A Natasza mówi, nie, no naprawdę, możemy z tą zabrać. I zaczęła rozkręcać tą lampkę. W sensie rozkręciła ją do cna, po czym każdy z elementów tej lampki pochowała w innym miejscu. I ja się bardzo śmiałem, ale to był też bardzo nerwowy śmiech. I oczywiście, że Natasza nie miała intencji, żeby ją zabrać, więc na pewnym etapie, ja cały czas mówiłem, błagam cię, już ja się bardzo pośmiałem, to jest naprawdę bardzo śmieszne, ale już skręć tą lampkę, a Natasza mówi, nie, jeszcze zapłacimy bez tej lampki na stole. I wszystkie stoliki były oświetlone oprócz naszego, bo to było jedyne źródło światła tam, więc przyjmowała od nas pani płatność po ciemku. No ale na końcu na szczęście Natasza złożyła tą lampkę i wyszliśmy i to było hardcore. To było niesamowite, odważne. Ja faktycznie bym tego nie przeżył. Ty byś tego nie przeżył, absolutnie, ale... Może ale bym wręcz uciekł po prostu. Nic się nie stało tej lampce. No tak, idę do łazienki. Okay? Jeżeli wrócę i nie będzie tej lampki, to wrócę do łazienki. Tak. Nie dam rady. I jak znam Nataszę, to albo by nie było ten temat lampki. Z tą panią, powiem... Przepraszamy.
ale nikomu się nie zdała krzywda, wszystko było w porządku. Ale była to niesamowita historia i faktycznie chichaliście bardzo się. Ja się śmiałem, no łzy mi ciekły, wszystko było, no bo to było po prostu właśnie takie dziecięce i takie bardzo fajne. Tak. Ale historia już bardziej cenzuralna, której mogę powiedzieć, historia grzeczniejsza i łagodniejsza, była historią, która miała miejsce, uwaga, 1 stycznia 2022, w związku z tym, to jest sama świeżynka. Jest Sylwester, no i razem z moim przyjacielem mamy sytuację taką, że bawimy się tam. Tutaj, nie, byłeś tam też, tak, to prawda. I była bawimy sytuacja się taka, z moim przyjacielem. Bawimy się z moim przyjacielem. Najlepsze. To prawda. I, no i na pewnym etapie mamy taką, oczywiście tam dużo sobie improwizujemy i się dzieje. I na pewnym etapie któremuś z nas przyszło do głowy to, że włożył taki rodzaj postaci, która jest po prostu ordynarna i mówi straszne rzeczy. I tak się siedzi i mówi: o nie. Skurwysłapierdolone kurwa. No i sytuacja jest taka, że poszedłem sobie do kuchni, ten mój przyjaciel dołączył do mnie i widać, że jesteśmy absolutnie wczuci w ten klimat i na komunikację między nami wyłącznie się odbywa takimi zdaniami: co jest, oj właśnie, co jest, ty. No i ta scena trwa i to, co ja widzę, czego nie widzi mój przyjaciel, który stoi plecami obrócony, to jest fakt, że do tej kuchni wchodzi nastoletnia córka naszego innego przyjaciela, który jest tam z nami, ale poza tym, i wchodzi tam razem ze swoją koleżanką. Ja widzę te dwie dziewczynki, które sobie nalewają soku, bo nie piją alkoholu, bo mają tyle lat, że nie piją alkoholu. Całe szczęście. A mój przyjaciel tego nie wie, że ona tam jest, i daje najlepszy pokaz tej sceny. Koncertowy pokaz tej sceny, absolutnie. I to jest moment, w którym, no i właśnie to jest ta kulturalniejsza, ta bardziej cenzuralna historia, którą mogę powiedzieć już, ta lampka. Super. Ale śmiałem się na maksa. Był to mocno niezręczny moment, którego żałuję oczywiście. Przeprosiłem też dziewczyny, że były świadkami takiego nagannego zachowania. Zwłaszcza, że one pojawiły się chyba w takim momencie, kiedy ja zobaczyłem, że ty bierzesz chyba wino i zacząłem mówić, że zacząłem taki być agresywny, że czemu ty tego wina nie nalejesz mi, czemu się ze mną nie podzielisz. Więc jakby miałem taki duży pretekst, żeby obrażać gospodarza. Bardzo mocno. Tak. Co mnie bardzo bawiło, ale jeszcze bardziej mnie ubawiło w tym kontekście. To było jeden do jeden jak w odcinku Przyjaciół, kiedy Phoebe przez cały odcinek stara się ochronić dziecko właśnie, które tam chyba jest synem Rosa, tak mi się wydaje, przed tym, żeby on nie słyszał tam właśnie brzydkich rzeczy, nie patrzył na brzydkie rzeczy, i sama na końcu, nieświadoma, że to dziecko jest w pomieszczeniu, ma taki moment, gdzie w slow-mo po prostu przeklina na maksa i on nie to wszystko słyszy. I ta osoba, która najbardziej chciała ochronić te dzieci od negatywnego wpływu, to no zrobiła litanię po prostu do szatana. Ale ciekawe jest bardzo to, że ja się też tym trochę przejąłem i zresztą ty też, i od razu zacząłeś tak mówić: ej, przepraszamy, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Zrobiłeś taką bardzo dojrzałą reakcję, piękną reakcję, ale cudowne było bardzo to, jak po tych dziewczynach to kompletnie spłynęło. Na zasadzie, whatever. Jakby to się, jakby, okej. Okay, taki lekki uśmiech na zasadzie. Jasne. Myślicie, że to nas zaskoczyło? Tak. Myślicie, że my się czegokolwiek spodziewaliśmy po was? Tak. Innego to spędzamy z wami naprawdę już któryś wieczór, tak. I... Nie, no. Nie, serio, oczekiwań tutaj nie ma. Cały czas jakby to się mieści w naszym wyobrażeniu. Tak, tak, tak. Co tak, było tak. Chyba jeszcze bardziej. Ale ciekawe było na przykład to, że my byliśmy smutne. Naprawdę w takim... Właśnie to też jest fajne, że my też no, nie mamy takiej przesady w tym, że właśnie nie chcę, żeby zmieniała ta patologiczna rzecz, bo my ani nie byliśmy pod wpływem jakichś... Tylko po prostu my się dobrze bawiliśmy. Dobrze się bawiliśmy, w sensie... Tak. To nie było też... Jakieś takie ordynarne, no to od razu znaczy, mówię. Faktycznie, ja pamiętam ten moment, kiedy się obracam, jeszcze totalnie w tej postaci takiego... Raziku, ze mną się nie dobijesz, kurde! Tak, właśnie to było. Cześć dziewczyny. No właśnie, i uroczy... tu stoicie? Po prostu ja się... To była... wszystko jest okej. Okay. Po prostu my z wujkiem... To też jest w ogóle cudowne, że mówimy z wujkiem, żart. Kiedy mówimy o nastoletniej dziewczynie, tak, tak. Którym... To nie są dzieciaczki. Tak, i my w ogóle nie jesteśmy na nich wujkami, ale cudownie jesteśmy w ich oczach strasznymi boomerami i już takimi... Na maksa boomery.
To prawda, ale bardzo to są momenty, które pamiętam i długo ze mną zostaną i bardzo się wtedy śmiałem. Pięknie, patrzysz na zegarek, oczywiście gala już dobiega końca. Ale damy radę, nie? Oczywiście, po prostu pewnie nie zrobimy głęboko płytki i księgielni przepadną na następny raz, bo szkoda zużywać. Co ty myślisz? Czy chciałeś, czy jest dla ciebie istotne, żeby to było akurat teraz, a nie w następnym odcinku? Spokojnie. Oczywiście, to tak zrobimy. To następna kategoria, proszę bardzo, oczywiście, to jest kategoria ulubione słowo. O, podoba mi się. A słowo 2022 mam trzy? To ogromnie, ogromnie ten brief nie został przeczytany, w ogóle nie został napisany do tej gali, ale... Znaczy, gdybym miał być uczciwy, to powiedziałbym, że zwłaszcza w ostatnich miesiącach zwrot na maksa u mnie na maksa, wygrał. To prawda, dużo mówisz. Często to mówię świadomie, ironicznie, ale często też mówię to naprawdę, że podobało ci się to? Na maksa. Na maksa. Na maksa, stary. Ale też na przykład jak ktoś, jak no byłem na przykład tam parę razy na wywiadach i ktoś mówi to, a ja mówię na maksa. Na maksa. I wtedy to jest takie inne na maksa. Ale więc na maksa byłoby ten, chociaż moim ulubionym słowem byłoby słowo bąbel. I nie tylko ze względu na naszego przyjaciela, tylko że ja też się zorientowałem po czasie, że... Tak się mówi na dzieci? Generalnie mówię bąbel do na przykład mojego psa, do Summer. A, to prawda. Bąbelku. Albo też do, jak troskliwie chcę powiedzieć do kogoś, to niekoniecznie do bąbla mówię tylko bąbel, ale mówiłem też do bliskich mi ludzi po prostu, ej, bąbelku, co tam? Mm-hmm. No. Rozumiem. Rozumiem, I lubię słowo ładne. Bąbelek, ale ja mówię to przez OM, mówię bąbel. Ja też mówię przez OM. Dużo bardziej wolę. Przez OM to dla mnie dziwnie nawet wygląda. Dziwnie wygląda i też myślę, że jest po prostu nienaturalne. O tak, to prawda. Miałem problem z tą kategorią i dzisiaj przy śniadaniu siedzieliśmy wszyscy i ja tam mówię, kurczę, nie wiem co wybrać. I Natasza powiedziała coś takiego do Borysa, ej, a no właśnie ulubione słowo, najczęściej używane słowo w tym roku, co tata najczęściej mówi? A Borys mówi, zjedz kurczaka. I pomyślałem, wow. Co strasznie o mnie świadczy. Jesteś bohaterem swoich opowiadań. To jest najlepsza historia. Więc zostawiam to jako coś, zjedz kurczaka. Dobrze, nigdy tak nie mówisz. Świetnie. Świetnie zabrzmiało. Piękne. Kiedyś tak do ciebie powiem, obiecuję. Dobra, następna kategoria. Największy sukces tego roku subiektywnie. I chciałbym powiedzieć, że nie rozumiem tego pytania. Sam je wymyśliłem, nie mam pojęcia. Co to znaczy największy sukces tego roku subiektywnie? Co twoim zdaniem było najważniejsze w twoim samorozwoju i co osiągnąłeś, z czego jesteś najbardziej dumny? Twoim zdaniem. O Jezu, to moja odpowiedź na to brzmi, wszedłem do wanny pełnej zimnej wody i lodu w zimie na zewnątrz z tobą. W sensie nie z tobą wszedłem do wanny. Po kolei wchodziliśmy. Ale z tobą, ty miałeś obok jeszcze raz. Piękny wybór. Zapomniałem o tym, że to było w tym roku. To było w tym roku, na początku tego roku. Piękne. A, i ciekawe jest to, że właśnie Natasza dzisiaj mnie pytała rano o te kategorie i co będziemy robili, na czym będziemy nagrywali odcinek i powiedziałem, ej, to jest mój sukces. A Natasza mówi, ale to nie była pełna wanna. Nie. Jakby zdyskredytowała. Czy tam było ledwie co lodu? Nie była pełna wanna, co ci chodzi? Ona była zamarznięta, faktycznie była tafla lodu. Ale ja powiedziałem, ale była, no tak, żeby to była umoc... tafla lodu, dało się musieliśmy to rozbić. Rozbić, tak, ale była umoczona i pupa i nieco wyżej i... I na pewno było zimno, to było jakieś takie dokonanie, które nie wiedzieliśmy, że dokonamy, to no bo określam to za obiektywnie duży sukces. To było takie, wiesz, taki jackass. Właśnie. Weszliśmy do wanny, gdzie było trochę zimnej wody na dworze w zimę. Była zima i był śnieg i była woda i wanna i każdy wchodził, ty byłeś też wchodzący do tej wanny. Też wszedłem. No, był. Jaki jest twój największy sukces subiektywnie? Utwór To, co masz ty, to, że powstał i istnieje. Uważam w ogóle, że jest to mój najlepszy utwór w karierze. Ciekawe. Kontrowersyjna opinia, ale tak uważam. I w tym momencie tłum napiera dźwięk. Nie! Słyszałeś nieznajomego. Nie słyszałeś? Ale uważam, że... Czy słyszałeś go? Nieznajomego? No. Słyszałeś? Na koncercie swoim? Słyszałem. I co, nie? No jest okej, no ale to już jakby ten moment, kiedy to było dla mnie ważne, to już... Jest. Minął jakby, nie? A to teraz... jest gala tegoroczna. Tak. Czyli to było w gali na przykład tam w 2000... Dalej jest cudowny i jego wpływ na ludzi i to, jak oni na niego reagują na koncertach, to jest obłęd. No i nigdy sobie tego nie odmówię, żeby na to patrzeć i to podziwiać. Ale to, co masz ty, to jest wbrew właśnie kilku takim obiegowym opiniom jedna z takich najpiękniejszych rzeczy, moim zdaniem, które zrobiłem. Jest prosta, krótka,
dojrzała, no to prawdziwa. Fajnie. To jest dla mnie to jest mój największy sukces. Absolutnie, to o to chodziło. I to jest tyle, jeśli chodzi o nasze kategorie w tym roku, szanowni państwo. To jest tyle, ogromna przyjemność. Tak jak mówimy, templatka będzie czekała w komentarzach, będziemy czytali. Jaki sport? Nie było takiej kategorii. Ty nie miałeś? Ja miałem. Jaki jest sport? Iga Świątek, Roland Garros i US Open. Ale to jest twój sukces, czy... To jest ulubiony sport. Ulubiony sport. Dziękujemy. Za dzisiejszy odcinek dziękujemy. Czekaj. Za galę, no. Się macać po oczach. Ale gala, kurde. Najsprawniej zorganizowana gala. Myślę, że wiele organizatorów, tak, przede wszystkim tak, przepis na dobrą galę. A, przygotujcie się. B, wybierzcie tylko nie jedną. Nie o 9 rano w niedzielę. Nie o 9 rano w niedzielę gala. Po ciężkiej nocy poprzedniego dnia. No i co jeszcze? Jakie są jeszcze rady? Ale poza tym się bawcie świetnie, tak jak ja się dzisiaj mimo wszystko i tak bawiłem. Mam nadzieję, że wy również. Dzięki, stary. Ty. Dziękujemy, że z nami się... Stary. Musimy to poćwiczyć. Czekaj. Fajnie, że posiedzieliśmy.